muszę się ożenić. Każdy dorosły królewicz ma już żonę. Ludzie mówią, że królewicz, który nie ma żony, jest kawalerem. No ja nie chcę nim być. Och, mistrzu! O królewicu! Słuchaj, chcę się ożenić. Co mi radzisz? Daj ogłoszenie do gazety. Och, mistrzu! Ale czy nie zgłaszają się tam same stare i brzydkie? He, naturalnie, stare, brzydkie, kostropate. No jak ty młodą i piękną? A, młodą i piękną, trzeba było tak od razu. I mądrą. A. Ty się zdaje, królewiczu, chcesz jako kawaler śmierci doczekać. No, a czego mam ciebie? Nie, nie bierzemy pod uwagę. Ja nie jestem ani ładna, ani mądra, ani piękna. Sorry, ja nie tej progi. No ale powiedz, gdzie jej szukać? A, to nie ma problemu, to słuchaj, to jest tak, to jest łatwe. Słuchaj, idziesz prosto, krzyżówka w lewo, rondo w prawo, potem prosto za czteroma górami, siedmioma dolinami, ośmioma rzekami, siedmioma pagórkami, czterema oczkami wodnymi jest taki kamień, tak, kamieniem w lewo, potem jest taka skała, na skale jest Zosia, a Zosia jest piękna. A, dobra. Tak. O, i jeszcze jedno. Mam tu dla ciebie coś. To jest mapa z zaznaczonymi najpiękniejszymi kobietami w całej okolicy i na całym świecie i wszechświecie i w galaktyce. O, jest tutaj mapa. Nie ta, ale to jest mapa. O, tu jest fajna, to ci polecam i ta też. Dobra. Daleko, ale warto. No, warto się przejdzie. Przejdzie, nie ma co. No to w drogę. Raz, dwa, lewa, raz, dwa, prawa. Kiedy są wróci? Co dzień będę stawiał na murze kreskę, co miesiąc krzyżyk, a na Mieczysława pół litra. Bo ja Mietek jestem. Raz, dwa. Nie no, przeszedłem już dwie góry i dwie rzeki. Dalej mi się nie chce. Siądę i poczekam na kogoś pięknego. Halo? Jest tu ktoś piękny? Jest! A gdzie? Dwa kroki prosto i dwa w lewo. Raz, dwa, raz. A nie, to się odsuń. A ja! Czego szukasz w tych stronach? Żony. Uciekła? Jeszcze nie. Kto ucieknie? Na razie szukam kandydata. To interesujące, bo ja szukam męża. Gdyby się tak okazało, że twoja żona i mój mąż to my, sprawa się upraszcza. Nie, to na pewno nie my. Wiem, ja też jestem brzydka, prawie jak ty. Tym bardziej apeluję. Weźmy ślub. To nieludzkie mieszać w to jeszcze dwie osoby. A dobra, ty jesteś młoda, ja inteligentny. Po drodze coś ładnego się kupi. Chodź, mieszkam za dwiema górami i dwiema rzekami. Długo idzie. Już teraz nie będę tego zapytać. Spoza gór i rzek wyszliśmy na brzeg. Jesteśmy. Już? Ej, coś tak szybko? Przed chwilą wzięliśmy ślub. Aha. Ksiądz trochę wybrzydzał, że dwoje takich brzydkich naraz to niepoważne. Ale w końcu się zgodził. Ale... Co się tu przyprowadzi? Co się tam przypałzało do zamku? To żona twoja? Królewiczu, no! Gdzie się podziały twoje ideały? Och, mistrzu, ideały. Piękna rzecz. Ale ta siódma góra i siódma rzeka cholernie daleko. Już, lekko. Wojna! A więc wojna. Dobrze, wojna. No jak jest wojna, to wróg bywa okrutny. I trzeba się mieć na baczności. Baczność! Na lewo, patrz!
Panie, bądź pozdrowiony. A, dziękuję, byłem. Czy może przesłuchiwałeś jeńca? Przesłuchiwałem. I może się on... złamał! A złamał się w trzech miejscach, ale nic nie powiedział. No ale może coś... pisno! Troszeczkę piszczał. Piszczał. Ale coś... powiedział coś... Nie, przypalałeś go, troszkę, na pewno, że razem. No, troszkę dymił, ale nic nie powiedział jednak. Nie marłem, tutaj jest lista, wszystko co robię. Po kolei. Tak. A to z królikiem? To jest dobre, to jest super. To też? To najbardziej. To też? No to też. Co za pala? Przecież mówiłem, żeby nie zaczynać przesłuchania jeńca od wyrywania języka! No! Czyli teraz kolej na mnie. No tak, no raczej tak. Uważaj. No. Dziękuję.